Siemaneczko wszystkim, jak widzicie jesteśmy w naszym garażu. No i dzisiaj prosta robota, zajmiemy się budową jakichś szafeczek naszego warsztatu. No myślę, że w miarę sprawnie pójdzie, już mam na to plan, ale wszystko za chwilę zobaczycie. No i proszę bardzo, nasze mebelki tutaj już są wreszcie gotowe. Jak widzicie, w środku nie ma półeczek, ale pomyślałem, że właśnie z tej szafy, z tych drzwiczek po prostu zrobimy takie przegródki i będzie elegancko. To będzie na jednej stronie stołu i ta szafeczka tutaj z drugiej strony stołu po prostu stoją, marnują się, więc czemu miałbym ich nie wykorzystać? Stawiam gdzieś obok i będziemy za chwilę to wyciągać. Nie sądziłem, że to będzie takie ciężkie. To ledwo to prawie wyniosę. Ale chyba mam plan. Chyba mam plan na to. Zaraz zobaczycie, co kombinuję. Jak widzicie, mebelki udało mi się wyciągnąć. Nie spodziewałem się, że będą tak ciężkie, ale się udało. No i teraz weźmiemy się za wyczyszczenie ich i zaniesiemy sobie je do naszego garażu. Mebelki mamy wstępnie umyte. Zaraz przywiozę taki wózek i zawieziemy je do naszego garażu i tam już się ogarniemy. Jak widzicie, już przywiozłem wszystko. Elegancko wózkiem się udało to ogarnąć. No i teraz tak, myślę, że te spody
na początku postawimy, bo ich tak nie będę ruszał, niech zostaną takie szuflady. No i myślę, że będziemy coś tutaj rozkręcać, te szafeczki dwie i coś z nimi tutaj kombinować. No i na razie nie mam planu, ale myślę, że od tych drzwi po prostu jakoś poprzecinać i porobić takie przegródki i będzie elegancko. No dobra, to ja się za to biorę, a wy sobie oglądajcie. Już mamy pierwszy problem. Nie pomyślałem o tym, że ten kant tutaj, który wystaje, będzie przeszkadzał wsadzić tą półeczkę. I teraz nie wiem, będę musiał spróbować to jakoś odkuć na równo ze ścianą. Tutaj to jeszcze nic, ale z drugiej strony to jest po prostu coś... Nie wiem, no, czy jakoś wycinać w tej półeczce, ale myślę, że może uda mi się to kawałkiem po prostu jakoś odkuć i tyle. No dobra, będę próbował. Patrzcie, na dole tam odkułem ten beton, żeby przesunąć tą szafkę i się zmieściła. I teraz wsadzałem to od góry i za wąsko jest, kurwa. Nie wiem, jak ja to wymierzyłem. No i wsiadałem na ten na górę i nie chcę iść dalej. Tu jedną szafkę wybiłem, żeby się to zwężyło, taką deseczkę. Pomyślałem, kurwa, żeby tu odciąć i postawić na stole. To się zrobi szerzej. I tu do tego dojdzie na równo i będzie luksus. Ja idę szukać jakiejś piłki i będę dalej działał. Jak widzicie, udało mi się tutaj już to ogarnąć. Trochę za długo przyciąłem, ale mniejsza. Tutaj też mi się trochę za dużo przycięło, ale przykręciłem tu taką deseczkę ozdobną i teraz to fajnie wygląda i nie widać tego krzywego. I teraz myślę, co tutaj zrobić, czy dać tutaj jakąś ściankę i tu robić półeczkę czy coś. No nie mam pojęcia, co teraz zrobić. Tu dałem wkręcika, żeby to się trzymało i ogólnie jest ok, ale jeszcze się gdzieś przykręci. No, tym nie wiem, czy w ogóle zdążę to dzisiaj ogarnąć, bo tam jest dużo kucia. No ale dobra, biorę się za to, może dokończę i jak zdążę coś zrobić, to tutaj ogarnę. Po dobrej godzinie napierdalania tą jebaną ścianę, no udało mi się to jakoś tam skuć, jest jakaś tam przerwa. Nie wiem, spróbuję teraz to wsadzić tutaj tą szafę, może się uda. Łapie mnie tak na kurwia, nie wiem, czy nie będę miał jakichś odcisków, ale dobra, spróbuję to wsadzić tutaj, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Muszę na początku odkręcić te jebane drzwi, bo nie mogę nic zrobić. Otwierają mi się, kurwy. Ale z mnie idiota, kurwa.
się tam kurwa blokuje? Kurwo. Co jest tam tam dalej? Teraz ty wyjdziesz. Kurwa mać no. Kurwa mać. Kurwa. Kurwa nie wiem, bo chuja do kółek. Ja pierdolę, ale jestem idiotą. Mam bez mózgu. Pokażę wam kurwa o co chodzi. Jak nie mam szczęścia w życiu. Tu jest takie gówno, które sobie tutaj jest. Ja chciałem podnieść szafę i już ją ustawić. Tyle mi brakuje, żeby podnieść tą szafę i już ustawić. Przez jakiś jebany haczyk. Dobra, zaraz młota kurwa rozjebiemy to. Co się odjebało? Dobra, ale wejdzie. Musi wejść teraz. Ja pierdolę. Szczur się nie przeciśnie. Ale teraz zrozumiałem jedną rzecz. Po chuj ja to wszystko kułem. Kurwa, przecież to jest na tym. To nie trzeba w ogóle nic kuć. Ja pierdolę. Ale dobra. Udało się. Jak teraz się tak to wygląda. Zaraz będziemy coś kminić, robić jakieś półeczki. Ale trochę to ogarnę, bo się zrobił burdel. Będziemy brać się dalej za to. Jak widzicie, już tutaj ogarnąłem, jest teraz czysta. Chyba zabiorę się za kombinowanie z tymi półeczkami. Ale jeszcze zobaczę, bo kurde, nie mam czym za bardzo docinać tych półeczek, bo nie wziąłem wyżynarki. Ale jeżeli coś będzie tak dobrze pasowało, to może akurat zrobię. Tak na szybkiego to dociąłem tutaj tą deskę, tutaj ją na ścisło wbiłem. I teraz tutaj sobie tak tą półeczkę przypasowałem, że będzie to tak jak teraz. Tak i teraz zaraz to kręcikami właśnie dokręcę. I na dzisiaj to będzie tyle, bo tamtą stronę też trzeba docinać, ale chcę przynieść sobie wyżynarkę, bo diaksem to tak średnio i po prostu porobimy sobie tu eleganckie półeczki. Może coś jeszcze przyniosę stamtąd, jakiś regał czy coś się zamontuje. Więc na dzisiaj już by to było tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzisiaj prosta robota.